Cześć widzowie, z tej strony Mandy i jest problem, bo Atikshu mnie gdzieś zabrał. Nie wiem, powiedział, że mam proszować, ale ja nie chcę proszować. O, co chciałbyś? Chodź, nie, dziecko, no poczekaj, co mamy robić tutaj? Nie chcę proszować. Co? Musisz pojść w pracy, wypuściłem cię tylko na chwilę, ale może jak się dobrze spiszesz, to zobaczymy. Sprzedawać lody ekipy. Dobra, teraz cicho przed, ja coś widzę, chcę powiedzieć. Widzowie... Dobra. Ukryj się tam. No, widzowie... O, nie wiem. Dziamnij się. Mało ważną sprawę. Zostawcie tutaj subskrypcję i lajkacza. A? Ja tak gdzieś nie piosę. A wiecie co, widzowie? Patrzcie, bo ja zauważyłem... Kurczę! On tu stoi. Dobra. Widzowie, ja czy zauważyłem, że oni tu mają lody ekipy. Patrzcie na to. Bierzemy. To są wszystkie smaki lodów ekipy. Wiesz co? Co ty masz tam? Jakieś nowe smaki lodów ekipy? Tak. Ja też chcę. Oj, no chyba jeszcze... A jak cię pobiję, to mi dasz? Nie. Dobra. Ja muszę im dawać, tak? Tak. Majcie tak. Dzieci, lody ekipy. I wtedy... Dzieci, Mandy leci. Mandy. Dzieci, Mandy leci. O, dobra. Ej, cieszysz, ja sobie biorę te lody. Jakieś lepsze. A co te lepsze dają? Nie, no, problem. Zarabiasz więcej, a czy zarabiasz, no ty tak mi to oddajesz, co? Nie, jeszcze nic nie oddaję. Ja ci mogę jedynie ten. Szczelić ten. Gdzie? Oj, chyba ktoś to będzie miał. Bramkę ci mogę szczelić, bramkę najczęściej. No. Aha, no tak, to tak. No, bramkę. Ej, jakie lody polecasz tutaj? Znaczy to wszystko lody ekipy? No, ej, tak, ja mam jakiegoś białego. Smaki przedpremierowe. A biały gdzie dać? No masz jakby napisane przy tych ludziach, co oni chcą kupić. Ale oni chcą różowy, a ja kupiłem jakiś biały. Nie wiem, gdzie go teraz dać. To na tych innych ludzi, może ktoś będzie go chciał w końcu. Jak nie, to trochę go zbi. No ja przesadziłem. Kupiłem jakiegoś białego loda. Nikt go nie chce. Czemu nie chce tego loda ekipy? Albo ci nie ufają, bo jesteś jakimś dzieckiem. No wiesz, Anglicze. Jak tu mi mogą nie ufać? Ej, loda chcesz? Nie chcesz loda. A wery chcesz? Znaczy loda chcesz? O, on chciał loda. Co ty? Spójrz, do klienta. Cicho. Dział. Ten, dobra. Dawaj lody. 100 lodów. 100 lodów ekipy. Dawaj, masz lodę ekipy. Patrz na to, ale jak wszyscy biorą lodę ekipy, to wszyscy zadowoleni. A ja się staję bogaty. No, dokładnie. A i tak ci później tego nie oddam. A czy, no... Oj nie, oddasz, uwierz mi. Sznach, twój sznach. Dobra, zmuszę to mamy. Wieście, że jakieś takie coś? 2000 za takie coś? Nie, no Dżordziewiczowie... Ty dwóch jeszcześ. Wyszawił mnie. Ja sprzedałem ekipy. Jeszcze ludzie, lody schodzą jak świeże bułeczki. A ode mnie nikt nie chce kupić, czemu? No bo słaby jeszcze. Ja nie, też nie kupował nic od ciebie. Widziałem, napiszcie w komentarze, żebyście coś od niego kupili. Ja bym kupił. I ja nawet za darmo niego nie wziął. Ja bym kupił. A żeby to 60 jedna. Nie. Ja jestem tylko policjantem. Masz mnie uwolnić później. No właśnie. Ja nie chcę być akatami, ja jakieś prace społeczne. Zobaczymy. Wiesz, to jest takie, że lody ekipy tutaj lubię i sobie weźmę je dużo. I w ogóle ten... Jak to szybko zarabiać, mi powiedz. No sprzedać lody po prostu i jak jesteś... A jak czerwone, gdzie? Ej, kupię jeszcze czerwonego, jakiego czerwonego loda co kupiłem. Gdzie czerwonego dać? Gdzie czerwonego? To jest jakiś nowy smak. Ja nie chcę, ja się no boję ci lodów brać. Ja ci żałeś na twarzy tego, na głowie ci zrobię kurde ten. Na głowie ci zrobię taki ten. Wydaje, że twoje lody takie zatrute są. Żałeś, żebyś ty nie był zatruty. Ty całe życie jesteś zatruty, taki toksik. No, nie. Co jest run? Nie, biegnijmy. Run. Run, Forest, run, dobra. I co chcesz czerwonego loda? Czerwone no lody. No to kupuję. Albo słaby jeszcze. Nikt nie chciałby ciebie kupić, kto by chciał ciebie kupić? Przepraszam. O, jeszcze czerwony. Ja bym chciał kupić. Nie, no to patrz, czerwony lód. Yeah, to jest szacunek. To się szanuje, ludzie kupują. A od ciebie nie chcą. No ja nie kupują ode mnie, wywalam to do śmietnika i nowe kupię. Nie, lody ekipy wywala się do śmietnika, zaszczepcza. No tak, to są słabe, nikt ich nie chce kupić, to jakieś inne wezmę. To nie chodzi o lody, to chodzi o ciebie.
Ty jeszcze szłabeś. Nie. Czekolada. Czekoladowe są fajne. W ogóle chyba czekoladowe lody. Dobra, Barnato. Czy oni nie chcą czekoladowych? No, dobra, mam tutaj nowe lody. Co ty masz? Nowe lody ekipy. Jakie nowe lody? Daj mi loda. O, nie czekoladowego. Patrz, oni wszystko biorą. Wszystko biorą. Ręka w rękę. Dobra, jest git. Tyle lodów ekipy. Proszamy się. No i proszę, kupę lody ode mnie, a nie jak od ciebie. W ogóle, że on ma żal lody latające. Panaczek jest minkami. Ciebie to pewnie kupują, co nie? Czy kupują od ciebie jednak? O, dla mnie kupują wszystko. Wszystko zeszło. Wszystko, co do jednej sztuki mi zeszło. A ci jak chodzi? Chodź tu, pokaż, że coś. Chodź tu. No, czekaj, to jest sprzedaję. Ja cię zobaczyć, jak ci schodzą. Patrz, on ucieka od ciebie. O, widać? Tam wszystko. Patrz, jak kupują, każdy kupuje. Ludzie nie kupują, czy jego lody śmierdzą. Śmierdzą jego lody. No i proszę, sprzedałem wszystkie. A ty co? Twoje śmierdzą. Nie, twoje lody są takie. A to ty śmierdzisz. Co? Czy śmierdzisz? Śmierdzisz, nie biegaj do mnie. Dobra. W ogóle słuchaj. Oni czerwone kupują, biorę czerwone. Czerwone to... Zresztą, że oddasz mi te pieniądze, to jeszcze karę zapłacisz. Za policjanta. Że Ryka je zapłacisz. No? Oj, chłopak, chcesz karę zapłacić. Nie. Oj, tak. Nie zarobimy. Bo wyjdź do siebie, a nie chciałbyś dwóch. Taki jak ja. Bo byś marnie skończył. Byś marnie skończył. Nie, no, mamy pracowników wtedy z darmo. Skończyłbyś jak pies jedzący koperek. Też byś jadł koperek. No? No, nie wiem, co by tutaj... Nie miałbyś się usiąść, byś jadł koperek. Nie no, ale tak się prosisz o powrót do więzienia, naprawdę. Tak dobrze tam byłaś? A też się prosisz o lanie. Biorę cię na kwaśne jabłko. Jak było w więzieniu? W jakim więzieniu? No, ty tam byłeś wczoraj jeszcze. A dobra, bo tam byłem niby. Ale nie uciekłem. A, niby? Nie. Co? Wczoraj nie uciekłem. Nie. Ale nie byłem na imprezie u znajomego. Na którą cię nie zaproszono. Z jakim gniazdkiem jesteś, to kto by cię zaprosił? Simon. Szajboba. Nie napisz. Nie żarno? Przecież masz około. Jeden masz lat w ogóle. Tam były fajne zabawy. A wiesz, że było fajnie? Lody ekipy. Było dużo ich. O, no tam, bo ode mnie kupili wczoraj. O. Co? Proszę jeszcze, ten tardak to nie było fajne, jak to od ciebie były. Aha, nie, zaraz będziemy wracać. Ja zaraz chyba muszę to wyrzygać. Więc coś widzowie, że będzie trzeba chyba wyrzygać to, co było na imprezie do D. Nie, no naprawdę, zaraz dzwonię po prostu po wsparcie. A to sam się nie rady? Taki cię miałeś jeszcze? Wiedziałem. No, nie mam kajdanek, nie mam żadnego tutaj tego przy sobie. Wiedziałeś tą paczką pigelną w łeb. Tak, to jakiś talerz mało masz. Ja tu mam prawdziwą paczkę, a nie. No nie, weźcie widzowie, mnie trzymajcie. Nie, idę mu pierdzielną, bo nitro boosta włączam. Bo nie, kurde, nie jesteśmy. Jeszcze dikszu. Gdzie jesteś? Haszu. Haszu, dla mnie, że zostaniesz w łeb. Co chcesz zrobić? W łeb dostaniesz. Nie, no w łeb. Gdzie ty jesteś? Jesteś. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Poczujesz się. Zostaw mnie. Haszu. Chodź tu do mnie. Nie. Proszę w te lody. Ja idę sprzedawać lody ekipy. No nie, to się widzowie. To jest trakardia. No i proszę, jak tutaj firma dobrze zarabia. Bo jest dobry sprzedawca. Dobry sprzedawca, chyba najgorszy na świecie. Widzowie, napiszcie, kto jest lepszym sprzedawcą. Ja czy Dixu? Widzowie w komentarzu ocenią. Zobaczymy, kto ogląda odcinki do końca. Zobaczymy. No i widzowie w ogóle ten. Bo ja mam kody na Robuxy, ale nie mówcie Dixowi. Ale mam. Ja mam więcej. Ty nie masz. Ty nie masz żadnego kodu. Ja mam 10 kodów. Po 800 robów. Wiecie ile a to jest? Pewnie ukradłeś. Zamknij się. Mówię, coś do widzów, zamknij ten twoją buzię. Zamknij coś swoje usta. Nie otwieraj ich na razie, bo mówię coś do widzów. A widzowie są najważniejsi, a ty jesteś gdzieś tam na samym dole. No. To ten. Widzowie, mam o 10 kodów po 800 robów. 8000 robuxów dla was, 10 osób dostanie po 800 robuxów i razem 8000 robuxów zostanie wydane.
Ale to nie za darmo. Cieszę się, że dostaniesz paczką. Myślę, że twoje rzęby wszystkie na tej paczce zostaną. No, i ten. I ten. I, ale to tylko jak zostawicie 200 tysięcy subskrypcji. Tutaj Mendiemu. Napiszcie jeszcze w komentarzu w sumie, czy chcecie mieć mnie na kanale, czy jednak nie. Bo Mendy mówił, że ten, że jestem niegrzeczny. Bo miał rację. Rację to będziesz miał, że będziesz w szpitalu leżał, owinięty w bandażu. Ja wolę w szpitalu niż w więzieniu. Dobra, zdrowie. Każdy mnie wytrzymie. Będzie trzeba sobie znaleźć jakiś sposób na uciszenie go. Zamkniemy mu buzię raz na zawsze, piszcie komentarze jakiegoś sposobu. Znaczy, w więzieniu mogę znowu. Przemyśl się tam. Pozwoliłem ci się odżywać? Nie. No właśnie. Więc na razie, trzymajcie się do kolejnego odcinka. I ten. I ja już nie więcej nie rozdaję do dwie ekipy. Ja tą kasę cały czas robiłem. O, nie ukradł to, nie ukradł. Oddaj pieniądze, oddaj pieniądze. Ja spadam. Nie ma. Dobra. Dziowie, jak ten, to w sumie nie widzieliście mnie. Hej? Nikt mnie nie widział. No. Zamknęliście oczy. Na razie.